Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, siemanko. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale to jest do trzech razy sztuka. Trzecie podejście, kiedy odpalamy tą nagrywkę. Bo jesteśmy w Warszawie i sporo się dzieje, jak to w stolicy. Tutaj chyba pociąg, tu motorówka. Tu jakaś muzyka na barce, na której się właśnie w tej chwili znajdujemy. A chciałem zaznaczyć, że się naprawdę za wami bardzo mocno stęskiłem, za swoimi subskrybentami, za tobą kameramen, bo się też ostatnimi czasy dużo rzadziej widujemy. Oczywiście spowodowane wszystko jest to tym, że projekt zbliżającej się walki zajmuje mi bardzo dużo czasu i również tym swoim, tak powiem, nakładem energii chcę dobrze w odpowiedni sposób gospodarować. Dlatego widujemy się rzadziej. Ja akurat muszę powiedzieć, że w mediach jestem dość często, bardzo często. Powtórzę się, bo oczywiście wszystko się dzieje w ramach promocji walki, a że promocja staje się dzisiaj nieodłącznym elementem sportu, to nie wolno tego właściwie zaniedbywać. I nawet wczoraj właściwie miałem takie dwie nagrywki. Nagrywaliśmy wywiady do trailerów zbliżającej się walki. Byłem też wczoraj w kanale sportowym w Hate Parku, ale na szczęście, jak sama nazwa mówi, Hate Park, z tego hejtu wcale dużo nie było. Wydaje mi się, że rozmowa przebiegła w bardzo dobrej, pozytywnej atmosferze. I dobrze, bo uważam się za osobę pozytywną i jak najbardziej chciałem spędzać czas, czy to w mediach, czy gdziekolwiek indziej, właśnie w pozytywnym nastroju. Zobaczymy, na ile będzie pozytywny nastrój dzisiaj, właściwie za plus minus półtorej godziny, bo zbliża się nasz pierwszy face to face z Arkiem na stadionie Legii. Zrobimy taką właśnie małą relację, tutaj kameramen dostał również akredytację i wchodzimy tam razem, ale nie wiem, czy wiesz, kameramen, jesteśmy we dwóch przeciwko wszystkim prawdopodobnie na stadionie, bo oczywiście ja już powtarzam od dłuższego czasu, to sformułowanie z moich ust padło kilkukrotnie, że wchodzimy tutaj do jaskini lwa. Wchodzimy do jaskini lwa, mam na myśli teraz face to face'a. Gala w Warszawie na Torwarze. Oczywiście Arek jako rodowity warszawiak, jako rdzenny legionista również. Tutaj wszystko, dużo rzeczy jest prowadzonych właściwie pod Arka. Tylko i wyłącznie o tym zaznaczam, bo mam tego świadomość, ale również chciałem zaznaczyć, że niespecjalnie mnie to rusza. Czuję się w takich aspektach akurat bardzo mocno odporny i sobie z tym bardzo dobrze radzę, ale co by nie mówić teraz, skoro sobie z tym radzę, to muszę powiedzieć, że mimo wszystko są to fajne wydarzenia, które w jakiś sposób mnie również jarają. Dzisiaj odbywa się mecz Legia versus Celtic, bo jest to również święto na zakończenie kariery Artura Boruca. Artur, który jest takim naprawdę też mocno wyraźnie zaznaczył się w barwach Legii Warszawa, a także Celtica Glasgow. I kibice Celtica Glasgow chyba do dnia dzisiejszego lubili podróżować za Arturem, cały czas mu dopingując. I nawet dzisiaj widziałem sporą grupkę w hotelu, w którym nocowałem, że przyjechali kibice z Glasgow na ten właśnie mecz. Zobaczymy, jaka będzie atmosfera. Bo podobnie jak na dzisiejszym stadionie, podobnie jak na 20 sierpnia na hali Torwar, oczywiście wiem, że duża większość kibiców będzie po stronie Arka, ale na szczęście w tym wszystkim, w momencie kiedy drzwi od klatki się zamkną, tam zostajemy już tylko we dwójkę i Arkowi ani mi nikt nie pomoże, ale nikt z nas na niczyją pomoc również z zewnątrz nie liczy. Wspominałem o Torwarze, że prawie cała hala będzie po stronie Arka, bo chciałem się pochwalić i chciałem was bardzo serdecznie również zaprosić do tego, że jeśli macie okazję, ochotę oglądać tą galę na żywo, i tutaj zwracam się do swoich kibiców, bo mam zarezerwowany cały sektor. Bardzo mi zależało na tym, aby mieć swoje grono kibiców i nie chciałem, żeby tutaj była szarpanka, walka o bilety, że moi znajomi, bliżsi, dalsi, właśnie, albo kibice, których po prostu nie znam nawet osobiście, żeby musieli o te bilety się walczyć, szarpać. I nie chciałem, żeby również była sytuacja, że tu jest 15 kibiców, tu 10, tu 5, tu 8, tu 4 i są rozrzuceni po całej hali, tylko chciałem, żeby był zwyczajnie sektor Tomka Sarary. Starałem się również w miarę uśrednić, wypośrodkować tą cenę, tak aby to był dobry stosunek ceny również do odpowiednich miejsc. Najdroższe bilety na hali chyba były po 400 zł, nawet ten sektor nazywa się Perfect View i faktycznie jest prawie na samym środku hali. Kosztowały one 400 zł, powiedzmy, jakieś takie najtańsze bilety wrogów narożniki kosztowały 100 zł. Ja zarezerwowałem sektor w cenach za 250 i 200 zł. Na nieco z boku publiczności, ale jest to też ten sektor, z którego wychodzą właściwie korytarzem zawodnicy do walki.
Tych miejsc zarezerwowanych jest około 600. I na moich innych mediach społecznościowych, na Instagramie dość regularnie na wszystkich story gdzieś tam informuję o tym, że można takie bilety nabyć, ale powiedzmy, że takim moim głównym medium, którym docieram do ludzi, jest właśnie ten kanał na YouTubie i w momencie, kiedy tutaj ogłaszam tę informację, to mam nadzieję, że również osoby zainteresowane, a do których ta informacja jeszcze nie dotarła, to w tym momencie dociera. Poproszę Ciebie tutaj kameramena, abyś tutaj wiesz, fajną grafikę do tego dobrał, żeby to wszystko się stało jasne i klarowne. I jeśli ktokolwiek jeszcze nie kupił biletu, nie miał pomysłu, jak jechać, gdzie jechać, z kim jechać, to ja zwyczajnie serdecznie zapraszam. Chyba tyle, jeśli chodzi o moją krótki wstęp. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy nieco ponad godzinę do meczu. Pogoda ładna, nastrój dobry, oby się nie zmienił. Może co do samych przygotowań, to co powiedziałem wcześniej, jest dzisiaj 20 lipca, równiutko miesiąc do walki. Ludzie mnie pytają, Tomek, jak forma, jak się czujesz? Czuję się zmęczony, czuję się bardzo dojechany, co jest dobrą informacją, bo gdybym na miesiąc przed powiedział, że już mnie roznosi energia i chodzę w skowronkach, właściwie to byłoby to dziwne, byłoby to podejrzane. Mogłoby to oznaczać, że faktycznie nieco za wcześnie tą świeżość złapałem, a muszę powiedzieć, że jestem dojechany. To jest dobrą, powtórzę się, informacją, bo jest nadal miesiąc na to, aby jeszcze dociągnąć troszeczkę na wyższych obrotach, a chwilę później zaczynałem nieco luzować. Także nie wiem, czy jeszcze zdążyłem na ostatnich nagrywkach na tym kanale o tym wspomnieć, czy było to też na innych mediach. Żebyśmy się za bardzo też na zbyt długo nie rozstawali, to może Wam opowiem jakiś króciutki schemat tego, co tak naprawdę czeka do samej walki. Dzisiaj jest środa, 20 lipca, mamy face to face na stadionie. W dniu jutrzejszym, w czwartek, kolejna sesja sparingowa, odwiedzam Kamila Jenera. Kamil Jener jako naprawdę zajebisty fighter, kickboxer. Również myślę, że może jakąś tam rundkę strzelimy, ale u Kamila jest taki zawodnik Remik i to jest konisko ogromne, wielkie, ponad dwumetrowy glos, a jak wiecie, taki właśnie na dzień dzisiejszy szukam i tam odbywam jakieś sesje sparingowe. Tutaj kameraman już jest brany pod uwagę, że oczywiście lecimy razem i jak wiecie, również z tego sparingu za dużo zobaczyć nie będzie można, ale jakiś odcineczek, tak powiedzmy, taki lifestyle'owy będziemy razem. W piątek wyjeżdżamy do Poznania, robimy sesję zdjęciową Crux Different. Myślę, że dotarła do Was chyba ta firma, bo całkiem sporo fighterów, między innymi zawodników KSW z tą firmą są spokrewnieni. Rewelacyjne kozackie garnitury, marynarki, taka powiedzmy odzież ekskluzywna i muszę powiedzieć, że tak, ostatnimi czasy coraz częściej przebywam w miejscach, gdzie wymagany jest ładny strój i co tu dużo mówić, nikt nie chce wyjść na wieśniaka, który chodzi cały czas w jednej marynarce, ale z drugiej strony, żeby przed każdą imprezą chodzić i kupować marynarę za 1000, 1500 czy 2, to powiedzmy też gdzieś tam do przyjemności by to w pewnym momencie nie należało, więc taka współpraca będzie bardzo fajna. Jest mega, mega, mega klimatyczne, mega charyzmatyczne miejsce, w którym będziemy robić tą sesję zdjęciową i nie chcę jeszcze tego mówić, bo wydaje mi się, że taki delikatna nutka tajemnicy będzie tutaj odpowiednia. Także proszę Was o cierpliwość, ale na pewno będziecie zadowoleni. Także słuchaj, Łukasz, do końca tygodnia widzimy się regularnie, codziennie, bo tu wyjazd na sparingi, tutaj wyjazd na sesję zdjęciową do Poznania. Wracamy, aha, no i to, do czego tak finalnie dążę, to o czym gdzieś tam powiedziałem, ale nie wiem gdzie, to jest Fight Week. Tydzień przed walką, gdzie już właściwie aktywności fizycznej będzie niedużo, co nie zmienia faktu, że to jest jakikolwiek mało istotny okres. To jest bardzo ważny okres, bo ja mam za sobą na dzień dzisiejszy przepracowany już około pół roku i to pół roku za chwileczkę będzie nieważne, jeśli ja w odpowiedni sposób nie poprowadzę ostatnich dwóch tygodni, gdzie chodzi przede wszystkim o przygotowanie, takie bardzo dobre wyciszenie mentalne ze swoim sztabem szkoleniowym, Tomkiem Mamulskim, Norbertem, z Mateuszem. Wyjeżdżamy w ciche, spokojne miejsce i tam pewnie nie będą jakieś długie odcinki, bo specjalnie nie będzie się tam wiele działo. Myślę, że gdzieś tam tutaj potraktujemy kameramena, mówię to oczywiście bez żadnej obrazy, jak powietrze, ale będziemy sobie chcieli prowadzić jakieś rozmowy takie, które służą, które bardzo mocno pomagają. O ten mental trzeba umieć potrafić zadbać. Jestem twardym zawodnikiem psychicznie, który znosi dużo, dużo obciążeń, ale też trzeba o tą psychikę w odpowiedni sposób zadbać. Nie chcę po prostu w tym swoim ciągłym biegu wiecznym zapierdolu, że tak powiem, w pewnym momencie po prostu troszkę odpuścić i lecieć na walkę, tylko do tej walki również w sposób mentalny chce się dobrze przygotować, bo jak wiecie, głowa ma więcej niż duże znaczenie.
Dobra, a teraz ten wstęp już chyba był na tyle odpowiedni, że się pod nim podpisuję. Myślę, że chyba kolejna odsłona to już jest ulica Łazienkowska. Kurczę, nie wiem, chyba trzy. Ale mogę się mylić i tutaj wszyscy warszawiacy legioniści zaraz mnie tu zhejtują, że kurwa, jak możesz nie wiedzieć, na jaki jest numer. Chyba tyle, tak? Tyle. Teraz widzimy się na Łazienkowskiej, na stadionie Legii. Patrz, jak idzie mnie kolor opaski wzięli. Masz w połowie do tego kolor. Teraz już wiem. No teraz już wiem. A jakby był przez, to chyba było coś nie tak. Nie? W ogóle tak, ja muszę oficjalnie powiedzieć, nie, że Jaro ma MMA, prowadzi dużo wywiadów, ale jeszcze z Jarem nikt nie robił to, że Jara trzeba chyba wziąć. Ze mną nie robił. Czy ja to tak nie robił? Jest mnóstwo wywiadów ze mną. Tak? W sensie było mnóstwo propozycji, ale przyjąłem tylko kilka, no, ale były. Były jakieś, no. Daniel Omelaki ze mną robił wywiad. A to dobra, to ja, tak, to ja. Ale Tomasz Tarara nie robił, nie? A ja już wiem, co tam podpytać. Prawy człowiek, który powiem. A jeśli chodzi o face to face, jakie masz przewidywanie, jak to wszystko się zakończy, jak wejdziesz już na środek Murawy i zapowiedzą Arkadiusz Rosek kontra Tomasz Tarara, będzie wielki aplauz dla Arka, czy jednak te gwizdy mogą się pojawić? Znaczy na pewno będzie wielki aplauz dla Arka, a przy moim nazwisku, nie wiem, bardziej mi interesuje, jestem ciekawy, ale właśnie nie staram się tego rozmienić na siłę, bo wtedy będzie to pewnie degenerowało jakieś dodatkowe emocje, które chcę się pozbyć i tyle, na pewnym ludzie wychodzę, ale jestem ciekawy, jestem strasznie ciekawy. Biorę pod uwagę, że pewnie tak, bo wiadomo, nie można gdzieś tam rzucać się do jednego wora, bo jak się trafia kilku Januszy gwizdzących, to wiadomo, że jest to part of the game, ale jeśli będzie to większy, to będę już trochę zgrzany, ale bardzo spokojnie. Chciałbym, żebyście szli w takim tempie, bardzo spokojnym. Chodzi o to, żeby operator na gimbalu miał szansę was okrążyć, zobaczyć z tymi kątami. A nie szybki, tak? Więc się nie spieszymy, idziemy ramię w ramię. Jasne. I chciałbym, żebyście na twarzach mieli rodzaj takiego skupienia w drodze do celu, nie żadnych tam kiszkowania, ani nie jakichś też jakichś mocnych tam, wiesz, antagonizmów, tylko skupieni na miejscu, na które po prostu idziecie. Przebiegło właściwie tak, jak się spodziewałem, czyli bardzo neutralnie w stosunku do mnie. Oczywiście duża wrzawa w stronę Arka, byłoby totalnym nietaktem, gdyby tak się nie wydarzyło, ale właściwie mogę śmiało powiedzieć, że jestem w żaden sposób nie jestem rozczarowany, ale jestem zadowolony. I co? Nie było tak strasznie, jak co po niektórzy zapowiadali, bo ja brałem pod uwagę, że na pewno strasznie nie będzie. Tak, to czym mnie straszyła część znajomych, osób, które mówiły, nie no Tomek, nie jedź tam, zobacz jaki będzie rozpiździel, będzie dużo negatywnych emocji, na pewno z tobą tam wszyscy ruszą, a ja od samego początku powtarzałem, że może w jakiś sposób biorę to pod uwagę, ale nie chciałem w to wierzyć. Wynika to z tego, że przede wszystkim między mną i Arkiem nie ma tutaj złej krwi i on chyba nie potrzebuje gdzieś tutaj podjudzać kogokolwiek ze swoich kibiców, kolegów, żeby się wyżywali na jego nieprzyjacielu. Może przyjaciółmi też nie jesteśmy, ale jesteśmy kolegami. Nie mam hejterów, myślę, dużo. Znaczy na pewno każdy ma. Jak to się mówi, miarą twojego sukcesu jest to, ilu masz wrogów. Ale mimo wszystko myślę, że ja chyba nie jestem jakiś taki źle postrzegany czy to w Warszawie, czy w całej Polsce, więc też starałem się, tak też wziąłem to pod uwagę, że chyba nie ma o co się za bardzo do mnie czepiać. Powtarzałem, że nie trzeba jednego gnać, żeby wspierać drugiego, no i co? No i wyszło na moje. Proszę mnie po prostu częściej słuchać i będzie dobrze.
chyba tyle, tak? Naprawdę fajne, fajne święto, w ogóle pożegnanie Artura Boruca i chcę zaznaczyć, że Artur Boruc to jest taka bardzo charyzmatyczna postać, on ma w ogóle bardzo dobrą opinię wśród swoich kolegów, bardzo go lubią na Legii. Także kończy się pewien epizod z racji tego, że Artur Boruc kończy swoją piłkarską, długą i bogatą karierę. Ale nie gadajmy o piłce, bo wiadomo, że skupiamy się na sportach walki i dzisiaj jest 20 lipiec, za 3 dni, czyli 23 lipca jest gala poprzedzająca nasz event, czyli numer 72. Walka wieczoru, czyli Tomek Romanowski versus Andrzej Grzebyk. Pozwolę sobie przewidzieć tą walkę, bo muszę powiedzieć, że naprawdę już jakiś czas temu również stawiałem na Andrzeja Grzebyka w walce z Adrianem Bartosińskim. Wtedy się pomyliłem. Chyba nie dlatego, że mnie rozczarował Andrzej Grzebyk, może bardziej z tego względu, że bardziej zaskoczył mnie, bo chyba nie doceniłem Adriana w tym wszystkim. I uważam, że Andrzej Grzebyk znowu ponownie wychodzi w roli faworyta. Dlaczego tak sapię i stękam? Bo ja sam wrócę do mojego starcia z Arkiem, że się lubimy, ale robota polega na tym, że drugiemu trzeba zrobić krzywdę i należy odseparować emocje personalne od tych emocji, które będą towarzyszyć w trakcie walki. I mówię to do tego, że z Tomkiem Romanowskim też się ostatnio poznałem, jest świetnym gościem i nie chcę, żeby po prostu potraktował to jak jakiś wszczyk w jego stronę, bo jest świetnym gościem, ale oceniamy teraz walory sportowe, które również posiada na wysokim poziomie i może zrobi mi na złość i powie: tak, patrz, stara, znowu ci nie wszedł kupon, znowu ci nie weszło, ale jak gdybym miał stawiać, to postawiłbym na Andrzeja Grzebyka. Także co, 23 lipca gala KSW w Kielcach, a potem już naprawdę potężny, duży event w Warszawie. 20 sierpnia gala KSW 73. Jestem przekonany, że będzie spektakularna, wiadomo, że chodzi przede wszystkim o walkę wieczoru, gdzie jeszcze nie znamy pełnej karty walk tej gali. No ale myślę, że oczywiście też jest tak, że teraz organizacja KSW robiąc imprezę co miesiąc, musi ostrożnie gdzieś tam reklamować każdą kolejną galę, no bo czymś bez sensu byłoby bardzo mocno promować galę sierpniową, zanim odbędzie się gala lipcowa, tak żeby jedna promocja drugiej nie zabiła. No ale co, ale myślę, że niebawem zrobi się tym głośniej napięcie, jeszcze bardziej będzie rosło, a 20 sierpnia będzie wyraźny upust. No, naprawdę muszę powiedzieć, że nie mogę się na to wszystko doczekać. Dzisiaj poczułem już trochę emocji zabiła krew. Lubię te face-to-face'y, lubię cały czas pozytywną atmosferę. Nie lubię się ze swoimi przeciwnikami hejtować, pluć, przepychać. Lubię naprawdę taki zdrowy klimat przede wszystkim. Jeszcze ostatnia rzecz, która nam została, to jest trasa Warszawa-Kraków, ale kameramen może być spokojny, bo wie, że ja za sterami jestem bardzo dobrym kierowcą bezpiecznym, co nie zmienia faktu, że czasami trochę lubię pozapierdalać. Tyle, słuchajcie, miło było się z wami zobaczyć, w cudzysłowie oczywiście w przenośni, bo wy mnie widzicie, ja wszystkich nie, ale jak to się mówi, miło było się z wami widzieć. Mamy trochę teraz roboty do ponagrywania, bo tak jak wspominałem, jutrzejsze sparingi na Śląsku, wyjazd do Poznania, więc będziemy się widywać nieco częściej. Także co, bądźcie czujni, jak to się mówi, siemanko, pozdrawiam, hej.